Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmie na kanale. Dziś pokażę Wam, jak zrobić. Taką dynię, także jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie zostańcie dalej. Na początku nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu, tak, żeby to potem nie umknęło. No i co, żeby zrobić taką dynię, potrzebujecie drutów o grubości 6 mm na krótkiej żółce, szydełka o grubości 6 mm i dziewiarskiej wypełnienia. No i oczywiście potrzebujecie też włóczki. A włóczka, z jakiej korzystałam, to jest włóczka Honey Bunny i mam motki, które e, chciałabym podarować komuś z Was. Także nie zapomnijcie o zostawieniu komentarza pod tym filmem. Ze wszystkich komentarzy pod tym filmem e, od osób, które subskrybują kanał, wylosuję jeden komentarz i ta osoba dostanie ode mnie dwa motki pomarańczowe, jeden motek brązowego koloru i jeszcze jeden motek zielonego, gdyby naszła ją ochota, żeby do dni zrobić liść. Także takie cztery motki są do wygrania w dzisiejszym rozdaniu, także jeśli jesteście zainteresowani, no to piszcie komentarz i może tym razem motki pójdą do Was. No dobra, no to nie przedłużając, przejdźmy już do tutorialu. Będę korzystać z włóczki Honey Bunny od Hobby. Jest to włóczka, która w 100% składa się z poliestru. Jest to taka właśnie włóczka przeznaczona typowo na jakieś zabawki, czy właśnie na jakieś dekoracje. Ona jest taka pluszowa. Jest rekomendowana na druty 6 mm, a na szydełko o grubości 7 mm. W 100 gramach ma 120 m. Ja ten kolor, który mam tutaj jest to kolor 31. Mam też kolor brązowy w kolorze 14 i kolor zielony 104. Do tego będę korzystać z drutów. Z drutów o grubości 6 mm na krótkiej żyłce. Ja mam lewy drut wkręcony cieńszy, żeby mi się łatwiej pracowało. Natomiast właśnie druty 6 mm o długości 40 cm będą mi potrzebne. Do tego oczywiście marker i igła dziewiarska. Ok, biorę sobie pomarańczową nitkę i zaczniemy nakładać oczka na druty. Żeby zacząć, muszę wykonać pętelkę. Pętelkę. Wykonuję owijając sobie nitkę o palce i przekładam tutaj i mam taką pętelkę i tą pętelkę zakładam na drut i zaciągam. I teraz będę narzucać oczka. Biorę sobie nitkę o kciuk, o palec wskazujący i moim drutem pod, nad i zaciągam. Pod, nad, zaciągam. I w ten sposób właśnie narzucam sobie oczka na drut i takich oczek muszę narzucić 55, i pierwsza pendelka nie liczy mi się jako oczko, czyli tego nie liczę. I teraz mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oczek, więc dziewięć, dziesięć i tak robię do 55 oczek. Mam już narzucone 55 oczek na druty i teraz te oczka biorę i rozkładam sobie równomiernie na właśnie na moich drutach i pilnuję, żeby oczka były skierowane w jedną stronę, czyli tutaj na przykład mam takie, czyli tutaj mam taki grzbiet tych oczek. I pilnuję, żeby po prostu było to skierowane w jedną stronę, czyli właśnie tutaj, jak w moim przypadku, do środka. Dobra, e, i tak e, to e, miejsce, w którym mamy moją pętelkę, trzymam w lewej ręce, w prawej ręce trzymam e, mój drut, z którego odchodzi mi e, nitka do kłębka. Nitka wiem sobie o e, palec wskazujący w lewej ręce, i trzymam teraz druty w ten sposób. Pierwszej pętelki nie liczyliśmy jako oczko, i ją sobie teraz sułam z druta. I teraz będziemy pracować. E, pracować samymi oczkami prawymi dopóki nie uzyskamy odpowiedniej um, wysokości. Jak zrobić oczko prawe? Aha, jeszcze zanim zacznę kolejny rząd, zanim zacznę kolejny rząd, muszę sobie nałożyć marker, który będzie mi oznaczał początek e, i koniec e, mojego rzędu. Dobrze, więc wracając, wbijam się w oczko od lewej do prawej. Zabieram z tyłu nitkę. Hop, mam oczko prawe. Od lewej do prawej w to oczko zabieram z tyłu nitkę. I mam drugie oczko. Od lewej do prawej, hop. Od lewej do prawej, hop. Od lewej do prawej, wbijam się, zabieram sobie i zdejmuję. Od lewej do prawej, w ten sposób. I tak e, przerabiam wszystkie oczka, i przykładam sobie właśnie tutaj. Przesuwam sobie moje oczka do przodu, żeby móc je przerobić i przerabiam je wszystkie na prawo. Przerabiałam wszystkie moje oczka na prawo i to jest właśnie ostatnie oczko z pierwszego rzędu. Przerabiam na prawo, przenoszę na prawy drut i mam teraz mój marker. I marker po prostu przekładam sobie na prawy drut i dalej będę robić oczkami na prawo. Czyli nic nie zmieniam, wszystkie oczka przerabiam dalej na prawo. Hop. I tak teraz przerabiam kilkadziesiąt rzędów, i wrócę, właśnie już w tym kolejnym etapie. Ok, wracam do Was po wykonaniu 39 rzędów e, oczek prawych. Przerabiam sobie ostatnie oczko w rzędzie e, i teraz zajmiemy się, zdejmuję sobie marker, on już nie będzie potrzebny. I teraz zajmiemy się e, zamknięciem e, dyni. E, odcinam sobie dłuższy kawałek nitki i nawlekam ją na igłę dziewiarską. Ok, mam już nawleczoną e, moją nitkę na igłę i teraz będę wkuwać się w każde oczko po kolei i ściągać je z lewego drutu i przeciągać moją e, nitkę przez te oczka, o w ten e, sposób. No i tak będę musiała zrobić ze wszystkimi oczkami e, dookoła, więc zdejmuję je sobie tutaj po kolei, mogę po kilka oczek naraz. I tak muszę zrobić ze wszystkimi oczkami. Dobra, przełożyłam sobie już nitkę przez wszystkie oczka, i na razie to zostawię, ponieważ tu z góry będziemy mieli lepszy, jakby, wygląd i będzie łatwiej nam to wszystko zamknąć. To teraz jeszcze wrócę do dołu i zamknę najpierw dół. Żeby to zrobić, muszę uciąć sobie kawałek nitki i też nawlekę ją na igłę. Dobra, nawlekłam sobie igłę na, nawlekłam sobie nitkę na igłę, i teraz biorę się właśnie za zamknięcie dołu, i będę to robiła wkuwając się w co drugie oczko na dole. W ten sposób przekręca, przekładam sobie moją. I kolejne oczko pomijam, i wkuwam się w kolejne oczko. Hop, pomijam i w kolejne. Niestety ta włóczka jest dość wymagająca pod tym względem, więc tutaj po prostu, tu jest kolejne oczko, które pomijam i wkuwam się w kolejne i tak muszę zrobić dookoła z co drugim oczkiem. Hop w ten sposób. Uwaga, żeby tutaj nie przełożyć sobie tej końcówki nitki, którą mamy. No i właśnie teraz się tak wbijam w co drugie oczko i muszę tak zrobić dookoła, i wtedy wrócę z zamknięciem dołu. Przełożyłam sobie nitkę już dookoła i teraz delikatnie sobie zaciskam tak żeby mi się właśnie tutaj to tak zeszło. Hop. Robię to dość jakby delikatnie, żeby mi też nie pękła ta moja nitka. Ok, końcówkę nitki wkładam sobie do środka. I teraz, żeby zamknąć to kółko, jeszcze będę tutaj dookoła się wbijała moją nitką, czyli tu ją mam i na przykład właśnie tu zaczynam się wbijać po drugiej stronie i przekładam sobie moją nitkę, w kolejne oczka się wbijam i przekładam nitkę. Jak będę tutaj teraz robić e, kilka razy dookoła, tak żeby nie było e, widać e, żadnej dziurki. No, i poprzekładałam tak kilka razy, i jak widzicie, dziurki już nie ma, więc teraz tylko wbiję się w drugą stronę igłą i przełożę sobie do środka moją nitkę i. Na razie to wszystko wygląda w ten sposób. No i teraz wrócę do tej góry i będę teraz potrzebowała wypełnienia, i nawlekę sobie tą moją nitkę, którą miałam na górze, jeszcze raz na igłę. Będę potrzebowała też wypełnienia, które włożę do środka dyni. Dobra, więc mamy taką sytuację i teraz też tutaj na górze będę zaciskać te moje oczka, tak żeby tutaj sobie ładnie to zamknąć, ale zanim, no to wypełnię dnie wypełnieniem. Więc wkładam po prostu do środka wypełnienie. Dobra, dynia wypełniona. Więc teraz delikatnie przeciągam sobie tą moją nitkę i uważam, żeby ona mi tutaj nie pękła, bo ta włóczka jest właśnie taka delikatna pod tym względem. Dlatego tutaj sobie przesuwam te moje oczka i delikatnie wyciągam tą moją nitkę i jeszcze sobie tu przesunę. I wyciągam nitkę. Dobra, i teraz zamkniemy to, co nam zostało, i zrobię to tak, jak na dole, czyli po prostu będę się tutaj wkuwać w kolejne oczka dookoła, i w ten sposób mi się zamknie ta nasza dziurka. Więc wkuwam się w kolejne oczka i przekładam nitkę. I w kolejne oczka tutaj dookoła. I przekładam moją nitkę. I widzicie, to już mi się tutaj mm, zmniejsza i przełożę sobie tą nitkę jeszcze tutaj kilka razy i już e, nie będzie żadnej dziurki tutaj e, na górze. No i góra też jest zamknięta i teraz podzielimy dynię na kawałki i nie odcinam jeszcze właśnie mojego, mojej nitki i przekładam sobie teraz ją na dół i tu teraz od dołu wbiję się i wyciągnę sobie moją igłę po drugiej stronie. W ten sposób i delikatny Delikatnie zacisnę, żeby zrobić tutaj takie wybrzuszenie. Ułożę sobie tylko ładnie tą nitkę, żeby pokryła mi się z rzędem prawych oczek. Hop. Dobra. I tak samo robię po drugiej stronie. I tak samo zaciskam. I jeszcze tutaj. I po drugiej stronie. I jeszcze tu. Hop! I dynia na razie wygląda w ten sposób i zrobimy teraz jeszcze łodygę. Nie obcinam e, nitki, ponieważ będę e, jej wykorzystała właśnie do przyszycia. Będę również korzystała z szydełka o grubości 6 mm. Ok, biorę brązowy, brązowy kolor e, i e, zrobimy teraz e, łodygę. E, um, zaczynam od zrobienia pętelki. Tak samo jak startowaliśmy ze zrobieniem pętelki na drutach, wkładam szydełko i wykonuję 16 oczek łańcuszka. Raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16. I teraz wykonam pierwszy rząd półsłupkami. Więc zostawiam pierwsze oczko i w drugie wkuwam się, zabieram sobie nitkę, hop, i przez te dwie pętelki. Wkuwam się w kolejne oczko, zabieram nitkę i przez dwie pętelki. Wkuwam się, szukam kolejnego oczka. Trochę jest to mm, ciężko tutaj zobaczyć na tej a, puszystej włóczce, dlatego trzeba czasem przez chwilę tego oczka poszukać. No ale wkuwam się w każde oczko po kolei i robię słupek, półsłupek. Ok, wykonałam cały rząd półsłupkami, teraz robię dwa oczka łańcuszka, obracam się i w pierwszym oczku również robię półsłupek. I teraz w każdym kolejnym oczku będę robiła dwa półsłupki jakby w jednym oczku, czyli robię dwa. W kolejne oczko się wbijam, robię jeden półsłupek i zaraz obok robię drugi półsłupek. I w kolejne oczko się wbijam i również dwa półsłupki. I tak robię cały rząd. Ok, i cały rządek drugi zrobiony. Znowu wykonuję dwa oczka, obracam się i w pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki, ale już teraz w każdym kolejnym będę robiła trzy półsłupki w jednym oczku. Czyli raz, Dwa i trzy. I w kolejnym to samo. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Zostało mi jeszcze y, siedem oczek do końca. I przechodzę na pojedyncze y, słupki w oczku. Więc zamiast trzech robię sobie po prostu po jednym półsłupku. Ok, i y, obcinam sobie moją nitkę. I przekładam teraz przez pętelkę. I łodyga będzie gotowa i przyszyjemy ją teraz zaraz do reszty dyni. Tutaj jeszcze połączę sobie, tak to wygląda, i połączę sobie ten mój dół już z dalszą częścią łodygi. I po prostu wkuję się tutaj w oczko i przyciągnę sobie nitkę. Hop. I teraz zawrócę tą nitką tak, żeby miała tutaj po prostu to połączone. Okej. Okay. I to samo jeszcze zrobię z tą moją drugą nitką, od której startowałam. Dobra. I przymocuję to teraz do dyni. Chowam te moje końcówki do środka. Biorę moją nawleczoną nitkę, wbijam się. Hop. I przekładam. I od razu sobie też ją wyciągam z innej strony. I wbijam się w kolejnym miejscu. I nasza końcówka jest już przymocowana, i teraz, żeby schować sobie tą moją nitkę, to przebiję się igłą e, na drugą stronę i zostawię nitkę w środku e, dyni. Czyli wyciągnę sobie tu tylko koniec, zdejmę igłę, poluzuję i utnę tu sobie tak, żeby mi ta nitka została w środku. E, i, I to tyle. Okej, okay, i to by było wszystko na dziś. E, koniecznie dajcie mi znać, co myślicie. Wiem, że taka dynia w sumie już była na kanale e, ze dwa lata temu chyba, ale ponieważ miałam dodatkowe motki, z którymi chciałam się z Wami podzielić, no to pomyślałam, że przy okazji zrobię cały tutorial na nowo, żeby było wiadomo, e, co i jak, e, ile nabrać oczek i m, co potrzebujemy. Aha, i jeszcze e, może jedna rzecz. E, do zrobienia takiej dyni e, wystarczy Wam połowa. E, Motka pomarańczowego, tak na styk, więc ewentualnie nabierzcie dwa, trzy oczka mniej i na styk wystarczy połowa motka, czyli z jednego można zrobić dwie takie dynie. To tak, jeszcze zapomniałam, powinnam to powiedzieć na początku, ale tak właśnie mi się zapomniało. No i dobra, także dajcie mi znać, co myślicie. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu, włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego filmu. No i co? No i widzimy się w następnym filmie.